Przed państwem. Domówka. Para numer jeden. Zaprezentuję szczegółową analizę pogodnych wieczorków. Hej, witam Was w sekcji Słowo od eksperta. Naszym dzisiejszym gościem będzie Mateusz Kozioł, ekspert od spraw chemii i autor wielu kultowych, tanecznych wieczorków. Cześć Mateusz! Cześć Kinga! Dzień dobry wszystkim! Kończy się piosenka. Oazowicze krzyczą: chcemy więcej! Chcemy więcej! Czyli jaki taniec siada najlepiej? Do czego oazowicze bawią się najlepiej? I czy jest to zależne od grupy wiekowej? Zacznę od końca. Jest to zależne od grupy wiekowej. Ważny protip. Pewnie nawet psychologia to powie, w tym mniejszym wieku oazowicze na stopniach OND chętniej będą tańczyli solo. Niekoniecznie przymuszamy ich do tańca w parkach, już na pewno nie w pierwszych dniach rekolekcji. Więzi budują się i wtedy dopiero wprowadzamy tańce w parach. A więc zależne od grupy wiekowej na pewno. Co siada zawsze? Co zrobić, kiedy krzyczą chcemy więcej? Ano podejść do DJ-ki i zapodać jakieś kultowe hity. A więc myślę, że jeśli nie było Belgijki, to Belgijka siada zawsze. I chociaż niektórym wydaje się przereklamowana, to jednak zawsze później uśmiechy są na twarzach wszystkich uczestników. Siada zawsze też czekoladę. No i takie moje ulubione kawałki, które siadają zawsze, na przykład Ciafa Lagerlejna, taniec Dansa Kuduro, Balada Boa, Riga Ding Dong Song, to bardzo fajne hity. Mateusz, a czy chciałbyś nam pokazać może kilka kultowych ruchów? No pewnie! Przy tej okazji mała wskazówka. W trakcie wyjaśniania choreografii nie trzeba tracić czasu na kultowe ruchy. Je się po prostu powtarza. Przy tej okazji pozdrawiam wszystkich moich fanów, którzy cenią mnie właśnie za te ruchy. Odpowiada za to, że przy tańczeniu jest taki dobry klimat. Co z biologiczno-chemicznego punktu widzenia pobudza się w trakcie tej czynności, że sprawia nam ona tyle radości? To pytanie brzmi tak mądrze, jest takie w istocie, że mogę zacząć odpowiedź od takiego cytatu, który znalazłem. Taniec jak serotonina łączy ze sobą w harmonijną całość duszę i ciało, pasję i spokój. Ten dobry klimat wynika przede wszystkim z tego, że w ten sposób redukujemy poziom stresu. A ten chemiczny punkt widzenia jest bardzo ważny. Na pewno każdy z nas gdzieś słyszał takie hasło endorfiny. Trochę możemy powiedzieć hormony szczęścia. Z biologiczno-chemicznego punktu widzenia to hormony peptydowe, czyli rodzaj białek, które łączą się z odpowiednimi strukturami w naszym organizmie, powodując, że przekaz bólu, przekaz negatywnych odczuć, uczuć zostaje zatrzymany. A to oznacza, że od razu czujemy się lepiej. Stąd tyle radości. Fantastycznie. Jesteśmy w czasach pandemii. Czy uważasz, że da się przeprowadzić taneczny wieczorek online? Zacząłbym odpowiedź od tego, że skoro nauczyciele WF-u muszą proponować i organizują ćwiczenia, w trakcie których uczniowie poruszają się, wykonują ćwiczenia przed kamerami, to czemu by nie spróbować z wieczorkiem tanecznym? No, trzeba pewne dostosowania tylko zrobić. Na przykład takim pierwszym dostosowaniem wydaje mi się, no właśnie, dobór odpowiedniej choreografii. Niech to będą proste ruchy. Okej, a jeśli chodzi o samo przekazanie tych ruchów, czy uważasz, że powinniśmy na przykład takie wieczorki organizować na Zoomie, na Skype'ie? Czy są takie w ogóle możliwości? Czy te aplikacje są do tego dostosowane?
Ostatnio spotkałem się z tym, że coraz więcej tych aplikacji daje możliwość udostępniania dźwięku, w związku z czym problem jakiejś synchronizacji w tańcu odpada, bo każdy może odtworzyć sobie dźwięk, który włącza animator prowadzący wieczorek. Też przychodzi mi do głowy taka wskazówka, która mówi o tym, jeśli jakiś animator nie jest w stanie do końca przygotować się do choreografii, to spróbujmy zatańczyć ją z jakimś gotowym filmikiem, na przykład z cyklu Just Dance, z którym w ogóle można czerpać wiele choreografii do swoich tańców. Świetnie! Ja myślę, że to może być idealna inspiracja dla nas wszystkich, dla wszystkich oazowiczów, więc czemu by nie? Może i wy spróbujecie i pokażecie nam, jak dobrze tańczyć online. Powodzenia! Dziękuję Ci, Mateusz, bardzo za rozmowę i cieszę się, że byłeś naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za tę dawkę eksperckiej wiedzy. Wiesz co, ja to wolę chodzić po górach niż tańczyć. Tylko, że w Krakowie nie ma gór. No jak nie ma, jak są. A są? No tak. Zaraz ksiądz Bartosz Ci pokaże. Szczęść Boże. Wiecie co? Wybrałem się w tej skały, żeby powiedzieć Wam coś naprawdę bardzo ważnego. To nie Tatry, to Zakrzówek. Chodzi o to, że nie wiem jak Wy, ale ja mam zawsze takie wrażenie, że Adwent to jest taka cudowna przygoda. Od dziecka tak myślałem o Adwencie. No, że wiecie, idziemy te 4 tygodnie w górę, pniemy się na wspaniały szczyt i w końcu w Boże Narodzenie wielka radość i euforia. Zawsze tak myślałem o tym czasie Adwentu, ale wiecie, co jest po najwspanialszej nawet przygodzie. Ja na przykład, gdy lubię chodzić w góry na dniu wolnym, to później wracam, no i znowu muszę wrócić w te moje zwyczajne, codzienne, szare obowiązki. Po każdej wielkiej przygodzie pozostają tylko piękne wspomnienia, no może też i zdjęcia. Ale czy również po tym pięknym czasie Adwentu, 4 tygodni wspinaczki, musi przyjść duchowy kac? O, no dobra, jesteśmy w oazie. Duchowy dołek? Mam nadzieję, że nie. Ale co z tym zrobić? Mam pewien pomysł. I wiecie co? Od dzisiaj codziennie będę się wybierał w świetną podróż. A co z tego, że mam wiele obowiązków? Nikt mi tego nie zabroni. Wejdę znowu na skałę. Oprę się o nią. Pocałuję ją. I będę się piął na szczyt. I tam na szczycie spotkam mojego Pana. A później będę wracał i wrócę znowu na te moje zwykłe, szare, codzienne szlaki, ale będę już inny, wysmagany wiatrem ducha, opalony słońcem prawdy. Będę przemieniony. Eucharystia. Eucharystia to źródło i szczyt życia i misji Kościoła. To będzie mój codzienny Adwent, codzienne oczekiwanie, codzienna radość i codzienna przygoda. Właśnie to Wam chciałem powiedzieć, bo chrześcijaństwo to nie piękne zdjęcia i opowieści do opowiadania. To prawdziwa przygoda do przeżywania. Żyjcie Eucharystią, jak największą przygodą życia. Z Bogiem! Dziękujemy księdzu za te kilka przemyśleń. Jak wiecie, to jest już ostatni tydzień Adwentu. A skoro ostatni tydzień, czy Ty wstałeś już na rożaty na 6:30? A czy ty wiesz, że na AGH-u pojawiły się studenckie jeże? Dokąd nocą tu ptajesz? No właśnie, to pytanie gdzieś tam kiedyś zawsze nam siedzi z tyłu w głowie. Ale dokąd zimą tu ptajesz? No właśnie. Jeże, żeby przezimować, potrzebują ciepła. Często znajdowały je pod liśćmi. Jednakże teraz, kiedy często te liście my, ludzie, usuwamy, jeże nie mają szans na przetrwanie. Dlatego na krakowskim AGH powstało Jeż Osiedle. Kompleks ten, zbudowany z maty słomianej, wypełniony właśnie liśćmi i specjalnymi domkami, pomieści naprawdę sporą liczbę tych małych, kolczastych stworzonek. Instalacja ta ma ponad 18 metrów długości na 1,5 metra szerokości. Z tego, co się dowiedzieliśmy, AGH nie pozostaje tylko na tym.
chcę zbudować jeszcze kilka takich osiedli dla właśnie tych naszych małych, kolczastych przyjaciół. Teraz, szczególnie teraz, kiedy jest zima i adwent, pomyślmy może o tych najmniejszych, popatrzmy na nich, poszukajmy i spróbujmy pomóc im przetrwać ten czas. Właśnie pomyślmy o tych, którzy bez naszej pomocy po prostu nie przeżyją. Dla Państwa Gabriela Flaszczyńska. Ach, te jeże! One to mają dobrze. Ale zostawmy jeże. Skupmy się na konkursie na domówkowego mema. Dokładnie, został on ogłoszony w tamtym tygodniu i wszystkie szczegóły znajdziecie na Facebooku. A już teraz możecie zobaczyć top 3. Pamiętasz rok temu premierę tej kolędy? No, pamiętam. Jak ona się nazywała? Nad Betlejem w ciemną noc. To może posłuchajmy je jeszcze raz. Razem. Pastuszkowie, jaką pieśń słyszeliście nocy tej? Jakaż to radosna wieść była tam nad chmieniem jej. Gloria in excelsis Deo. To już się nagrywa? Pozdrawiamy! I gratulujemy, że wytrwaliście do końca.